Marcin Lis, Business Insider Polska. Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek Rozmowy o Finansach. Naszym gościem jest Robert Florczykowski, współzałożyciel i partner funduszu Serdot. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo cieszę się, że przyjął Pan nasze zaproszenie, bo praca w funduszu, a w ogóle stworzenie własnego funduszu, to marzenie wielu osób, które pracują na rynku finansowym. I tak zastanawiam się, czy to marzenie może boleśnie zderzyć się z rzeczywistością po rozpoczęciu pracy w funduszu. Jak wygląda dzień Pana pracy? Czy on zaczyna się od kawy, czy jednak to jest przebudzenie i od razu monitor i rząd cyfr? Oczywiście może zacząć się od kawy, ale na kawie nie może się skończyć. I tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą robimy w tej branży, to przejście przez różne informacje, które pojawiły się w ciągu nocy, z samego rana i dotyczą naszych inwestycji, które mamy na portfelu, albo inwestycji, które potencjalnie rozważamy. Więc to jest, można powiedzieć, taka rutyna, którą zawsze wykonujemy. Później, zanim giełdy europejskie się otworzą, składamy zlecenia, albo zlecenia kupna, albo zlecenia sprzedaży. I wtedy już możemy zająć się tak naprawdę tym, co powinniśmy robić docelowo, czyli naszą pracą analityczną. To o której zaczyna się taki dzień pracy, bo giełdy ruszają o 9? Tak, więc 7:30 to jest taka realna godzina, że zaczynamy, faktycznie wstajemy. Zaraz po przebudzeniu staramy się zrozumieć, co się wydarzyło. Mm-hmm. A czy taki dzień pracy w ogóle się kończy? Bo jak sam Pan wspomniał, spływają informacje z nocy, z rana. Czy żeby odnieść sukces, trzeba pracować 25 godzin na dobę, czy można odpoczywać? Trzeba na pewno odpoczywać. Jest to niezbędne, aby podejmować dobre decyzje i być faktycznie w stanie wykonywać tą pracę analityczną tak, jak należy. Tym niemniej, szczególnie jeżeli pracujemy w funduszu, który inwestuje na różnych rynkach geograficznych, w różnych strefach czasowych, musimy się mierzyć z tym, że czasami nasz dzień się rozpocznie w strefie europejskiej, a skończy się w strefie Pacific Time amerykańskiej. Więc czasami ten dzień faktycznie jest trochę dłuższy i jest to jakaś cena, którą pewnie trzeba zapłacić, jeśli chcemy inwestować międzynarodowo. A z Pańskiej perspektywy jest to cena, którą warto płacić? Ta praca daje satysfakcję? To jest bardzo ciekawa praca i to jest, w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest trochę taka praca w think tanku, tylko z regularnym sprawdzam w postaci wyniku finansowego. Przed założeniem swojego funduszu pracował Pan w funduszu jednego z największych banków w Polsce, teraz to nawet największego banku w Polsce, najpierw jako analityk akcji, później jako zarządzający funduszami. I na początek chciałbym wykorzystać to doświadczenie i zapytać o pracę analityka akcji. Jak wygląda ta praca? Czy ona jest podobna do pracy zarządzającego funduszem? Praca analityka akcji de facto składa się z dwóch elementów. Pierwszym elementem jest analiza spółek, które już mamy obecnie na portfelu. I tutaj mam na myśli nie tylko modelowanie, nie tylko analizę sprawozdań finansowych, nie tylko spotkania z zarządem tej spółki, ale również spotkania z konkurentami tej spółki, którzy mogą być gdzieś notowani na jakiejś giełdzie, być może międzynarodowej, z dużymi dostawcami, z dużymi klientami, żeby w pewnym sensie otoczyć analitycznie tą spółkę z różnych stron i mieć jakby lepsze zrozumienie jej otoczenia biznesowego. I to jest bardzo duża część, można powiedzieć połowa tak naprawdę takiej pracy typowo analitycznej. Drugą połową dnia analityka jest poszukiwanie nowych inwestycji niestety czy niestety na rynku giełdowym, aby zarobić więcej niż średnia z rynków, z indeksów akcyjnych, musimy znaleźć jakieś spółki, które mają jakiś duży potencjał, który z jakiegoś powodu umyka uwadze większości inwestorom. I teraz to jest niestety praca bardzo żmudna i wymaga przyjrzenia bardzo dużej liczby takich spółek. Więc taki analityk zazwyczaj powinien przeznaczyć około, powiedzmy, 2-3 godzin, żeby zrozumieć taki stelaż działania jakiegoś konkretnego przedsiębiorstwa i uznać wtedy, podjąć decyzję, czy ta spółka nadaje się do dalszej analizy, czy powinniśmy ją odrzucić i przejść do kolejnej spółki. Więc to jest taki typowy, można powiedzieć, warsztat pracy analityka. Czym się, zapytał Pan też, czym się to różni od pracy zarządzającego? Mhm. W pewnym sensie te zadania analityka są dość zbieżne z pracą zarządzającego. Jak łatwo się domyślić, każdy zarządzający był kiedyś analitykiem, więc nie powinno to nas szczególnie dziwić. Ale też są faktycznie różnice. I
o ile analitycy często są skupieni na jakimś konkretnym sektorze, na jakiejś konkretnej geografii, na jakimś wycinku tak naprawdę tego ekosystemu inwestycyjnego, to zarządzający muszą mieć szerszą perspektywę, rozumieć różne sektory, patrzeć trochę również portfelowo na ten cały fundusz, podejmować też decyzje, jak duża powinna być dana pozycja, dana inwestycja w kontekście innych potencjalnych spółek, ale też w kontekście zarządzania ryzykiem tym portfelem i jakby całości ryzyka funduszu. A czym różni się praca zarządzającego funduszu w funduszu prywatnym od zarządzającego funduszem w instytucji publicznej, instytucji notowanej na giełdzie? W dużym w ogóle, ja bym to nawet troszkę zgeneralizował, że w dużym funduszu inwestycyjnym, który często mamy takie wymogi bardzo dużej dywersyfikacji i taki fundusz powinien mieć, wymagane jest od takiego funduszu, aby miał co najmniej jakieś 30-40 inwestycji. I sama dywersyfikacja, sam koncept dywersyfikacji nie jest błędny, jest słuszny, ale trudno sobie wyobrazić, aby zarządzający miał 30-40 najlepszych pomysłów. Więc na koniec dnia ten portfel składa się z inwestycji najlepszych, z inwestycji dobrych i z inwestycji przeciętnych. I gdy zarządzamy faktycznie funduszem takim bardziej autorskim, mniejszym, możemy zdecydować się na bardziej taką elastyczną politykę dotyczącą dywersyfikacji i uznać, ok, chcemy mieć tylko te najlepsze, te 10-15 najlepszych inwestycji i nie dywersyfikować go po prostu w imię samej dywersyfikacji. I drugim takim kluczową różnicą jest to, że większość tych funduszy takich instytucjonalnych, jak my to nazywamy, posiada bardzo szczegółowo sprecyzowany mandat albo geograficznie, albo sektorowo. To są na przykład często fundusze tematyczne, albo w ogóle fundusze benchmarkowe, które w jakimś stopniu muszą odzwierciedlać konkretne indeksy. I teraz niestety te podejście też w pewnym sensie ogranicza zarządzającego, bo ten worek, z którego być może ten zarządzający chciałby czerpać te pomysły inwestycyjne, mógłby być szerszy w takim projekcie bardziej autorskim, z niedookreślonym tak szczegółowo mandatem inwestycyjnym. A przejdę już dalej i zapytam o to, jaka wiedza, jakie umiejętności, jakie doświadczenie jest kluczowe, żeby sprawdzić się na tym rynku funduszy inwestycyjnych i odnieść tam sukces. Sukces w rozumieniu sukcesu zawodowego. Przede wszystkim trzeba mieć dość silny warsztat analityczny i znowu tutaj mam na myśli nie tylko analizę sprawozdań finansowych czy modelowanie, ale też w pewnym sensie takie kreatywne podejście do tego, jakich danych, jakich narzędzi możemy wykorzystać do analizy jakiejś konkretnej spółki, konkretnego sektora, żeby zrozumieć, co w nim się dzieje obecnie. I to mogą być na przykład różne narzędzia, takie jak statystyki ściągnięć aplikacji danej firmy, jak statystyki zmian zatrudnienia w konkretnych departamentach danego przedsiębiorstwa na bazie różnych portali życia zawodowego. Mogą to być na przykład statystyki wpisywania różnych haseł w wyszukiwarkach, które mogą nam pomóc zrozumieć, jak zmienia się na bieżąco popyt na jakieś produkty. Więc to jest, po pierwsze to wymaga takiego kreatywnego podejścia właśnie połączonego z tym warsztatem analitycznym. Po drugie i być może to jest tak naprawdę najważniejsze, ta branża wymaga niezależności takiej myślenia. I po procesie analitycznym, który wykonujemy, często dochodzimy do takiej opinii, w której uznajemy, że mamy rację i większość uczestników rynku się myli. I teraz to jest bardzo trudne tak naprawdę powiedzieć to na głos i uznać faktycznie my mamy rację, większość uczestników jest w błędzie i podjąć decyzje inwestycyjne na bazie takiego sposobu myślenia. Więc to, ale z drugiej strony jest to też niestety niezbędna umiejętność, która jest konieczna w tej branży. I po trzecie, ja bym powiedział drugą taką cechą charakterologiczną, która jest bardzo ważna, jest to, aby nie tkwić w swoich błędach. Czyli jeżeli uznaliśmy, że to my mamy rację, a nie większość uczestników rynku,
ale w kolejnych miesiącach fakty pokazują coś innego, to powinniśmy umieć przyznać się do tego błędu i jak najszybciej opuścić, można powiedzieć, ten statek i naprawić tą naszą decyzję. Więc to jest jakby trzeci taki element charakterologiczny, który jest konieczny w tej branży. I oczywiście są umiejętności twarde, takie jak warsztat wyceny, jak umiejętność modelowania, ale powiedziałbym, że te cechy charakterologiczne są najważniejsze, bo warsztatu zawsze można się nauczyć, a cechy charakterologiczne, no to jest coś, co mamy, co posiadamy albo nie. O tej wiedzy i o wykształceniu chciałem zapytać w trochę innym kontekście. O to, czy chociaż trochę pan już odpowiedział na to pytanie, że warto wychodzić poza swoją bańkę i poza swoje takie myślenie zamknięte, co pokazuje pana CV, bo przed rozmową sprawdziłem i poza studiami wprost ekonomicznymi znalazłem tam matematykę stosowaną i podyplomową, uwaga, biologię molekularną. Czy ma to związek z chęcią rozwoju, z próbą zbudowania kompetencji i wyprzedzenia rynku, inwestując akurat w spółki z tego sektora? Ja myślę, że to nawet możemy to potrzebę takiego ciągłego doszkalania i edukacji, to jest coś, co jest nierozłączne w tym naszej branży i wynika z tego, że my analizujemy różne sektory. W ramach tych różnych sektorów są różne spółki. Te różne spółki mają szerokie, często palety produktowe i żeby w miarę sprawnie, w miarę elastycznie obracać się w tym ekosystemie, to musimy jednak ciągle się doszkalać i edukować. I to jest coś, i z jednej strony można to robić tak, jak pan uznał, poprzez na przykład doszkalanie się z jakichś dziedzin, jak biotechnologia, biologia molekularna, ale też często dotyczy to po prostu myślenie o bardzo specyficznych produktach, bardzo specyficznych liniach biznesowych, co do których musimy zrozumieć, jak one działają. Więc ta edukacja to jest coś, co jest, tak jak wspomniałem, jest to trochę taka praca, nazwijmy, think tankowa, więc ten element edukacyjny jest tutaj nierozłączny. Jeśli mamy już cechy charakteru, warsztat i edukację, to który z tych wszystkich wymienionych przez pana czynników uznałby pan za kluczowy przy odniesieniu sukcesu na rynku funduszy? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba mieć jakąś taką wewnętrzną potrzebę zrozumienia, jaka jest prawda, a nie jaka jest powszechnie obowiązująca, powszechna opinia na jakiś temat. I to w połączeniu właśnie z tym warsztatem analitycznym, to bym powiedział, że to jest najważniejsza taki determinant sukcesu analityka albo zarządzającego na rynku kapitałowym. A jeśli chodzi o pracę analityka, to mamy analityków rynku polskiego, mamy analityków innych rynków i zastanawiam się, i jaka byłaby pana rada dla osoby, która pracuje na przykład jako analityk rynku polskiego bądź jakiegoś sektora, ma propozycję pracy przejścia na inny rynek, jako analityk rynku zagranicznego. Jak zarządzić taką zmianą? Ja myślę, że przede wszystkim ta praca analityka zagranicznego i szczególnie jeżeli myślimy o analityku rynków, może rynków zagranicznych, nawet kilku rynków zagranicznych, jest trochę inna niż analityka rynku lokalnego. I właśnie taka możliwość przesuwania się po tym łańcuchu wartości, czyli spotykania się z tymi konkurentami spółek, dostawcami, dużymi klientami, jest trochę nierozłącznie związana z myśleniem w takim bardziej międzynarodowym. Z tego powodu, że często ci konkurenci i ci dostawcy czy klienci będą funkcjonować na różnych rynkach. I to jest jakby można powiedzieć taka pewna różnica co do rynku lokalnego. I drugim elementem różnicującym, i tutaj zaraz wrócę do pana pytania, jak zarządzić tą zmianą, jest to, że ten worek, z którego możemy czerpać pomysły, jeśli inwestujemy międzynarodowo, jest właśnie znacznie głębszy, jest znacznie bardziej pojemny. I musimy posiadać pewne cechy, które pozwolą nam, pewne umiejętności, dość szybko analizować spółki i oceniać, czy one się nadają do dalszej analizy, czy powinniśmy je odrzucić i zająć się czymś innym. I to jest pewna jakaś umiejętność, którą nabieramy po odpowiednio
długiej, można powiedzieć, obecności na tym rynku kapitałowym i w sytuacji, gdy już widzieliśmy tych biznesów dość sporo, więc powiedziałbym, że można tym zarządzić w ten sposób, że po prostu odpowiednio długie doświadczenie na rynku lokalnym, które i w różnych sektorach, w różnych liniach biznesowych pozwoli nam po prostu szybciej w przyszłości analizować jakieś nowe biznesy i wtedy łatwiej nam będzie odnaleźć się w tym takim ekosystemie bardziej międzynarodowym. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo za podzielenie się swoim doświadczeniem. Gościem rozmowy o finansach był Robert Florczykowski, współzałożyciel i partner funduszu Third Dot. Również dziękuję i do zobaczenia. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki rozmowy o finansach.